Ostrostupie prawidłowym trójkątnym o wysokości 2 pierwiastki z 3 krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Obliż objętość tego ostrosłupa. Czyli mamy ostrosłup prawidłowy trójkątny, czyli w trójkącie mamy, w podstawie mamy trójkąt równoboczny. Tutaj mamy A, A, A. Wiemy, że krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni i wiemy, że wysokość ma 2 pierwiastki z 3. Może zacznijmy od tej wysokości. Lekko w lewo. Czyli tak, wysokość podpisujemy tutaj 2 pierwiastki z 3 i wiemy, że krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Chodzi o ten kąt. Tutaj 45 stopni sobie robimy. No i mamy policzyć objętość tego ostrosłupa. I teraz ważna sprawa. Zobaczmy, skoro wysokość to są 2 pierwiastki z 3, tutaj mamy kąt 45 stopni. Wysokość pada pod kątem 90 stopni, to w tym miejscu też mamy 45 stopni. Czyli tutaj powstał trójkąt równoramienny, prostokątny. Czyli jeżeli tutaj mam wysokość 2 pierwiastki z 3, odcinek stąd dotąd, to i tak samo odcinek ze spodka wysokości do wierzchołka podstawy też będą 2 pierwiastki z 3, bo mamy trójkąt równoramienny. Naszym zadaniem jest obliczyć objętość tego ostrosłupa. I teraz uwaga, ten odcinek, tutaj zaznaczony, niech tu będzie jakieś S, powiedzmy B, tutaj damy A, tutaj damy C. Ten odcinek SB to jest przy okazji promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym. A promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym wyraża się wzorem 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego. A wzór na wysokość trójkąta równobocznego jest w tablicy. Te informacje w ogóle są w tablicy. To są 2 trzecie razy A pierwiastków z 3 na 2. Dwójki się skracają, czyli mamy A pierwiastków z 3 na 3. Czyli zobaczmy, nasze SB, czyli 2 pierwiastków z 3, to jest inaczej A pierwiastków z 3 na 3. Mnożymy razy 3 stronami, 6 pierwiastków z 3 to jest A pierwiastków z 3. Dzielimy przez pierwiastek z 3, nasze A to jest 6. Nasze A jest 6, tu jest 6, tu jest 6. I tu mamy A równe 6. Skoro mamy już krawędź podstawy, to możemy bardzo łatwo policzyć pole podstawy, bo to jest pole trójkąta równobocznego, a wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4. I ten wzór jest w tablicy. My za A podstawiamy sobie 6, czyli mamy 6 kwadrat pierwiastków z 3 na 4, czyli 36 pierwiastków z 3 na 4. 36 czwórką skracamy, mamy 9 pierwiastków z 3. Pole podstawy to jest 9 pierwiastków z 3. Wzór na objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia z 9 pierwiastków z 3 razy nasza wysokość, czyli 2 pierwiastki z 3. 1 trzecia z 9 się skraca, zostaje 3. 3 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3, 3 razy 2 to jest 6. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. 6 razy 3 to jest 18 i to jest objętość naszego ostrosłupa. Tutaj możemy sobie dopisać jednostek sześciennych, bo jednostki nie były podane w treści zadania.